Szanowni mieszkańcy gminy Drawsko-Pomorskie, jak doskonale wiecie, od pewnego czasu zaczęliśmy funkcjonować w nowej rzeczywistości związanej z pandemią koronawirusa. To zmieniło zarówno sposób waszego, jak i naszego funkcjonowania. Na samym początku chciałem Państwa poinformować, że do dnia dzisiejszego na terenie gminy Drawsko-Pomorskie nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa. Oczywiście na terenie naszej gminy znajdują się osoby, które są poddane kwarantannie wynikających z przepisów prawa w związku z przekroczeniem granicy Polski po wprowadzeniu tych i takich przepisów przez rząd. Są oni w kwarantannach zarówno domowych, jak i w miejscu wskazanym przez gminę do odbycia takowej kwarantanny. Natomiast tak jak wspomniałem, do dnia dzisiejszego nie ma ani jednego przypadku zachorowania wśród mieszkańców na terenie gminy Drawsko-Pomorskie. Nie zmienia to oczywiście faktu, że nadal musimy bardzo poważnie podchodzić do problemu, z którym musimy się zmierzyć, nie tylko my, ale mieszkańcy całego naszego kraju. I w tym miejscu chciałem serdecznie podziękować naszym mieszkańcom za to, że podeszli do sprawy bardzo poważnie i respektują wszystkie przepisy, które w tej chwili zostały wprowadzone, ograniczające nam funkcjonowanie w znanym nam do tej pory sposobie. Natomiast dla tych nielicznych osób, które jeszcze niezbyt poważnie podchodzą do tematu, moja wielka prośba, zastosujcie się do wszystkich przepisów dla waszego bezpieczeństwa, ale też bezpieczeństwa waszych bliskich i wszystkich osób, z którymi możecie mieć kontakt. Szanowni Państwo, świadom jestem również tego, że cała ta sytuacja odbije się w sposób znaczący na funkcjonowaniu zarówno naszego społeczeństwa, jak i również przedsiębiorców, a co za tym idzie również gminy, bo gmina tak naprawdę w sposób jednoznaczny jest uzależniona od gospodarki naszego regionu i naszego kraju. W związku z tym wzięliśmy to również pod uwagę i została podjęta decyzja o odwołaniu wszystkich imprez kulturalnych i sportowych na chwilę obecną do końca lipca. Między innymi również zostały odwołane Dni Drawsko-Pomorskie. Środki zaoszczędzone w ten sposób zostaną przeznaczone na tak naprawdę likwidację skutków całego tego stanu i tak naprawdę walki z koronawirusem. Wiemy o tym, że będą one na pewno rozległe, w jaki sposób będą funkcjonowały i jak mocno dotkną naszych mieszkańców i gminę, tego jeszcze dzisiaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Cały czas prowadzimy rozmowy zarówno ze sferą rządową, jak i samorządowcami odnośnie funkcjonowania w nowej rzeczywistości i próby pomocy wszystkim naszym mieszkańcom, którzy zostaną dotknięci kwestią związaną właśnie z koronawirusem i wszystkimi tymi dodatkowymi elementami, o których jeszcze możemy nie wiedzieć. Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałem też serdecznie podziękować tym wszystkim mieszkańcom, którzy z własnej potrzeby pomocy potrafili się doskonale porozumieć, produkują maseczki, produkują środki dezynfekcji, pomagają sąsiadom, w wielu przypadkach wspomagają wszystkich, którzy muszą w tej chwili być na pierwszej linii i w kontakcie z wszystkimi mieszkańcami. Za to Wam serdecznie dziękuję. Gmina też również będzie się włączała do tego projektu. W najbliższym czasie przedstawimy informację, w jaki sposób chcemy również pomóc wszystkim mieszkańcom i tym instytucjom, które również pomagają. Moja prośba, jeżeli wiecie, że po sąsiedzku jest jakaś osoba starsza, niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy, proszę o taką informację, czy do Urzędu Miejskiego, czy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo taka możliwość pomocy również jest. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli będziemy mieli dla Państwa jakiekolwiek nowe informacje, na pewno dowiecie się bezpośrednio od nas.